материал, чтобы не дать возможности никому испоганить память о наших отцах, о наших дедах, о всех тех, кто положил свою жизнь. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антиеврейских, антисемитских настроениях, и более того, за издевательство над еврейским народом обещал поставить ему памятник в Варшаве. Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя. Żyjemy dzisiaj wypowiedzią prezydenta Rosji Władimira Putina o ambasadorze Polski w III Rzeszy Józefie Lipskim. Wszyscy wiedzą, co prezydent Rosji powiedział. Wiele osób jest zbulwersowanych tą wypowiedzią i chcielibyśmy dokonać krótkiej analizy, co tak naprawdę się stało. Czym jest ta wypowiedź, co w niej jest istotnego, jakie mogą być jej konsekwencje. Ja proponuję Państwu taką trzypoziomową analizę. Po pierwsze, jako języka dyplomacji, który został tutaj użyty. Po drugie, jakie jest meritum tej wypowiedzi, co w niej się rzeczywiście znalazło. Po trzecie, chciałbym na nią spojrzeć jako na element polityki historycznej prowadzonej przez Rosję, zarówno wewnętrznej, jak i zagranicznej, gdzie dominującą zasadą jest stara rzymska zasada divide et impera. Więc po pierwsze, wypowiedź Putina, jeżeli weźmiemy ją od strony językowej, łamie zasady dyplomatycznego savoir-vivre. W dyplomacji nie używa się takich sformułowań, których użył pan prezydent Putin. Użycie tych sformułowań oznacza, że wychodzimy poza pewne ramy dyplomacji i chcemy powiedzieć coś rzeczywiście bardzo, bardzo mocnego. Zawodowy dyplomata takich słów nie używa. Po drugie, użycie słów, których, czego byliśmy świadkami, stygmatyzuje i odczłowiecza ofiarę. W tym przypadku ofiarą jest ambasador Lipski bezpośrednio, ale ofiarą jest również polska dyplomacja i Polska sama jako państwo, które zostało z tym ambasadorem skojarzone. Stygmatyzacja i odczłowieczenie ofiary jest prostym zabiegiem, ale zabieg ten pozwala spojrzeć na ofiarę, czyli ambasadora Lipskiego, tudzież Polskę, jako na osoby moralnie niegodne, bądź osoby, które są niżej w hierarchii moralnej niż ten, kto słowa te wypowiada. To jest oczywiście dużo bardziej skomplikowane, ale na pewno taka stygmatyzacja miała miejsce. Po trzecie, to trochę tytułem komentarza, trzeba powiedzieć, że podobnego języka używał Adolf Hitler w stosunku do Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym. Kiedy toczyły się negocjacje, Hitler miał mówić do swoich współpracowników o Rosji Sowieckiej per świnie, czy o dyplomatach sowieckich per świnie. Więc jest to język oczywiście używany przez polityków, ale w sytuacjach bardzo, bardzo specyficznych i na pewno nie przynosi tym politykom chwały. Druga kwestia to jest meritum, czyli o czym tak naprawdę Władimir Putin powiedział. Otóż Józef Lipski był jednym z najważniejszych polskich dyplomatów okresu międzywojennego, a na pewno najważniejszym polskim dyplomatą, który znalazł się w Berlinie w latach 30. Trzeba pamiętać, czym były Niemcy hitlerowskie owego czasu i trzeba pamiętać, że polska doktryna strategiczna owego czasu zakładała pewien balans pomiędzy Rosją sowiecką a hitlerowskimi Niemcami i znalezienie dobrego rozwiązania dla młodego w końcu państwa nie było proste. Więc dyplomata, który znalazł się w tym czasie w Berlinie, w jednej z najważniejszych stolic europejskich, miał nie lada trudne zadanie. Dysponujemy oczywiście wspomnieniami Lipskiego z tego okresu, wydanymi na emigracji przez Wacława Jędrzejewicza. Zachowały się dokumenty cytowane teraz w wielu wypowiedziach, ale żeby na podstawie tych materiałów obronić tezę, że Lipski popierał rozwiązania planowane przez Hitlera, czy że popierał Holokaust, który zdarzył się oczywiście w czasie II wojny światowej, no ta teza jest bardzo trudna do obrony. Natomiast wypowiedzenie tej tezy przez prezydenta Rosji
sprawia wrażenie, że prezydent Rosji dysponuje pewnymi dokumentami, których być może nie znamy. I tutaj rodzi się pytanie, rzeczywiście, czy Rosja dysponuje jakimiś dokumentami, których nie znamy, czy których dzisiaj nie ma w archiwach państw zachodnich, czy w archiwach Polski. Być może tak jest, ponieważ Rosja, jak wiemy, w czasie II wojny zagrabiła dużą część archiwów państwowych Polski. Ale tego nie wiemy i oby się tak kiedyś zdarzyło, że te materiały trafią z powrotem do Polski. Po drugie, Rosja przenosi swoją własną winę za udział w, czy za rozpętanie II wojny światowej na zupełnie innego gracza. Wiemy, że Rosja ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej i trudno się oprzeć wrażeniu, że to, co robi prezydent Putin, to jest klasyczna metoda, kiedy prawdziwy złodziej krzyczy łapaj złodzieja. To odwraca uwagę, to pozwala skupić się na rzeczach nieistotnych, natomiast nikt nie patrzy na tego prawdziwego złodzieja. Oczywiście ja tutaj używam pewnej paraboli, żeby to zilustrować, ale nie chodzi mi o to, żeby pan prezydent Putin poczuł się obrażony słowami o złodzieju. W każdym razie to jest metoda odwracania uwagi i na pewno z nią mamy do czynienia. Ale są jeszcze inne aspekty, nazwijmy je metodologiczne, które stąd wynikają. Przede wszystkim to jest kwestia pewnej ewolucji w wypowiedziach pana Putina dotyczącej ewolucji związanej z jego poglądami na II wojnę światową i wybuch tejże wojny. Jeżeli przeanalizujemy jego wypowiedź sprzed 10 lat, wygłoszoną na Westerplatte, kiedy przyjechał do Polski i kiedy mieliśmy kolejną rocznicę okrągłą wybuchu II wojny światowej, mówił nie mniej, nie więcej, tylko że pakt Ribbentrop-Mołotow legł u początków II wojny i co więcej, że był to pakt niemoralny. W związku z czym przyznał, że udział Mołotowa jako przedstawiciela ówczesnego Związku Sowieckiego był czymś niemoralnym. Nie powinno było to mieć miejsca. Dzisiaj słyszymy coś zupełnie, zupełnie innego. Słyszymy, że winę za rozpętanie wojny ponosi zupełnie ktoś inny, nie pan Mołotow, nie pan Ribbentrop, nie przywódcy Związku Sowieckiego i hitlerowskich Niemiec, tylko kraje, które de facto, wiemy, zostały zaatakowane. I to wiedzie nas do kolejnej płaszczyzny analitycznej, mianowicie do tego, w jaki sposób ta historia, czy również ta ewolucja w interpretacji odnosi się do polityki zagranicznej Rosji, do polityki historycznej, co ona mówi nam o tej polityce i jak należy interpretować tą nową retorykę w wypowiedziach Rosji. Może nowa to nie jest dobre określenie, bo takie wypowiedzi pojawiały się wielokrotnie i również w czasach stalinowskich Polska była oskarżana o różne rzeczy, między innymi o złe traktowanie ludności w kresach wschodnich Rzeczpospolitej. To był jeden z pretekstów, dlaczego Armia Czerwona weszła na ziemię Rzeczpospolitej, dlaczego chciała bronić tej mniejszości, która w tym czasie te tereny zamieszkiwała. Ale jest to w takim stopniu nowa wypowiedź, że jakby jej skala i szczegółowość w odniesieniu właśnie do ambasadora Lipskiego i powiązanie tego z oskarżeniami o antysemityzm nadaje temu zupełnie, zupełnie nowy wymiar. Czym jest polityka historyczna w wymiarze wewnętrznym i w wymiarze zagranicznym? Po pierwsze, w wymiarze wewnętrznym polityka historyczna odgrywa bardzo ważną rolę mobilizacyjną. Ona pozwala politykom na dodatkową legitymizację ich władzy
po pierwsze, a po drugie pozwala im zdobywać głosy w nadchodzących wyborach. Wiemy, że takie wybory w Rosji odbędą się w 2021 roku, więc być może należy to traktować jako jakąś przygrywkę do tych wyborów. Ale polityka historyczna ma również wymiar zewnętrzny, wymiar zagraniczny. Jest skierowana do odbiorców za granicą, poza granicami Rosji. Wydaje się, że prezydent Putin nie przejmuje się specjalnie faktem, że jego wypowiedź zepsuje relacje dyplomatyczne z Polską, że zepsuje jego wizerunek wśród elit politycznych na Zachodzie. I wydaje się wynikać to z prostego faktu. Otóż ta wypowiedź nie jest obliczona na przekonanie intelektualistów, przekonanie polityków, przekonanie elit, przekonanie na pewno historyków, którzy znają historię. Ona jest obliczona na opinię publiczną państw zachodnich w pierwszej kolejności. I nie chodzi tyle o zdenerwowanie tej opinii, tak jak to się dzieje w Polsce, tylko chodzi o to, żeby tą opinię zaniepokoić. Żeby dać jej do myślenia i skłonić do takiej refleksji, że może Polska nie jest takim idealnym krajem. Jeżeli obserwujemy różne zjawiska polityczne w Polsce, to być może kwestia antysemityzmu, który zdaniem pana prezydenta Putina był charakterystyczny dla polskiej dyplomacji okresu międzywojennego, to jest coś trwałego i to jest coś naturalnego dla całego kraju, dla całej kultury politycznej polskiej. Jeżeli zaczniemy się nad tym dłużej zastanawiać, to nikt, powiedzmy, z obywateli państw zachodnich, nie jest w stanie w żaden sposób zweryfikować tej tezy, jak było, tak? Czy Lipski był antysemitą, czy nie, ale jeżeli reprezentował państwo polskie i miał taką wypowiedź, chciał stawiać pomnik Hitlerowi, no to być może znaczy to, że rzeczywiście Putin miał rację. Co to w praktyce oznacza? To w praktyce oznacza, że Polska przestaje być wiarygodnym partnerem, że traci swoją rację moralną. Ta racja moralna jest po stronie oskarżyciela, którym jest w tym momencie pan prezydent Putin. I mamy odwrócenie pewnych wartości w polityce międzynarodowej. Na pewno Polska w takim sporze staje w dużo mniej komfortowej pozycji niż Rosja. Co z tego wszystkiego wynika? Wydaje się rzeczą oczywistą, że kłamstwo polityczne czy manipulacja historią mogą służyć celom czysto politycznym, ale to jest rzecz trywialna i wydawałoby się oczywista. Jakie są te cele polityczne? To jest ważniejsze pytanie. Można założyć, tak jak wcześniej wspomniałem, że celem politycznym jest mobilizacja wyborców przed wyborami 2021 roku po to, aby zwolennicy prezydenta Putina wygrali wybory do Dumy Państwowej. Czyli chodziłoby o zmobilizowanie elektoratu wobec wrogów zewnętrznych. A takim wrogiem może być Polska. Polska się do tego celu nadaje znakomicie. Być może jest to jeden z celów tej wypowiedzi. Drugi cel, który dotyczy bezpośrednio Polski, dotyczy bezpośrednio Europy, Unii Europejskiej, to pogłębienie podziałów, jakie w tym momencie w Unii występują. Osłabienie pozycji Polski, pokazanie jej jako niewiarygodnego partnera, który prawdopodobnie był zawsze partnerem antysemickim, którego dyplomacja była skierowana przeciwko mniejszości żydowskiej w Polsce, który co więcej, historycznie reagując teraz na oskarżenia Putina, dowodzi swojej rusofobii. Jest to partner, na którym nie można polegać, który nie jest wiarygodny i trudno z nim współpracować. Więc wszystkie komentarze, które zrodziła ta wypowiedź, w jakimś sensie uczestniczą w tej grze zaproponowanej przez pana prezydenta Putina i służą jednemu celowi: osłabieniu jedności Zachodu. Jest to cel dalekosiężny, ten cel będzie pozwalał realizować różne zamierzenia polityki aktualnej Rosji, kierowanej właśnie przez pana prezydenta Putina. I tak na ten
na tę wypowiedź również należy spojrzeć.